Niech uistemu, niech będzie cześć i chwała, że w Jego świętym, sobotnim dniu jesteśmy w Jego domu modlitwy, że możemy cieszyć się Jego obecnością, ale także i obecnością nas wszystkich przed Bożym obliczem. Cieszymy się, że znowuż jesteśmy w Krakowie i że możemy razem budować naszą wiarę poprzez studiowanie Słowa Bożego, ale także myśleć o gotowości na spotkanie z naszym Panem, Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Śpiewaliśmy tą jedną z najstarszych pieśni, gdzie są słowa: być może nad ranem, gdy jucznia zabłyśnie, być może wieczorem, być może w południe, zjawi się Ten, który powiedział, aby nasze serca nie trwożyły się, ponieważ poszedł przygotować miejsce, a gdy przygotuje miejsce, przyjdzie, aby zabrać tych, którzy będą gotowi do swojego królestwa. Pan Jezus wiele przypowieści mówił na temat swojego przyjścia, na temat gotowości, w jakiej powinien znaleźć się Jego Kościół, zanim On przyjdzie. I być może wiele razy już słyszeliśmy, myśleliśmy, mówiliśmy, czy czytaliśmy podobieństwo o 10 pannach. Chciałem nawiązać dzisiaj też do tego i podkreślić niektóre myśli. I wiesz, w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale Pan Jezus mówi: podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Tutaj w tej przypowieści jest ilustrowane doświadczenie ludu Bożego tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Panny reprezentują tych, którzy czekają na przyjście Pana. Nazwani są ci oczekujący, nazwani są pannami, ponieważ wyznają czystą prawdę. Lampy wyobrażają Słowo Boże. Psalmista w 119 psalmie, 105 wiersz mówi: słowo Twoje jest pochodnią nogą moją. I oni to Słowo Boże mają, tę lampę. Olej jest symbolem Ducha Świętego. Wszystkie panny wyszły na spotkanie oblubieńca, który przychodził na wesele. Pan Jezus wiele razy nawiązywał do wielkich spraw, mówiąc o bardzo prostych, takich, które ludzie wszyscy znali, ażeby przez to mogli przejść albo zrozumieć te wielkie prawdy, które chciał im przekazać. Wszystkie panny wyszły na spotkanie oblubieńca. Wszystkie zdobyły poznanie prawdy i nie było między nimi żadnej różnicy, aż do momentu, kiedy powstał krzyk, i to ten 6 wiersz o tym mówi. W tym o północy, czyli w najtrudniejszym, najciemniejszym momencie historii ludzkości, mówiąc to już nie o przypowieści, ale o rzeczywistości, powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Teraz dopiero
okazał się prawdziwy stan duchowy oczekujących. Teraz okazało się, że pewnej części oczekujących zabrakło najważniejszej rzeczy. Coś przeoczyli. Tak często nieraz bywa, że człowiek wychodzi z domu, wszystko zabrał, a później w drodze, kiedy już nie może wrócić, przypomina sobie, że czegoś nie ma. Powstaje problem. Jak uzupełnić to, czego nie zabrałem? Co przeoczyłem? A tu się okazało, że nie zabrały naczynia z olejem. Czyli ich naczynia nie były wypełnione Duchem Świętym. Okazało się, że lampy gasną. Ci, którzy pamiętają jeszcze lampy naftowe, to wiedzą, że każdego dnia prawie trzeba było tam dolewać do tego pojemnika lampę, naftę, ponieważ to był środek, za pomocą którego było światło. W tym przypadku tutaj czytamy, że tam były lampki oliwne i brakowało oleju. W wierszu co robić? Teraz te, które im brakowało, tu w wierszu 8 czytamy, rzekły do tych, którzy mieli, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. No tak, jeżeli nam czegoś brakuje, a bardzo często nieraz soli, to gdzie idziemy? Do sąsiada. Załóżmy, nie ma możliwości kupienia w tej chwili, bo to już potrzeba. Ale co odpowiedziały te drugie panny, które miały w naczyniach swoich olej? O nie, czytamy. Ponieważ mogłoby nie starczyć, to jest 9 wiersz, i nam, i wam. Idźcie do sprzedających i kupcie sobie. Nie, ja cię nie mogę pożyczyć, ale przecież są sklepy nawet nocne i możesz kupić. Dlaczego mądre panny nie podzieliły się posiadaną oliwą z tymi, którym jej brakowało? Przecież w sprawach fizycznych możemy dzielić się z innymi. Jeden drugiemu może przekazać różne rzeczy. Ale tu jest powiedziane, że w sprawach duchowych jest to niemożliwe. Nie można podzielić się wiarą, łaską, zaufaniem, nadzieją. Księdze proroka Ezechiela w 14 rozdziale i w wierszu 20 czytamy słowa, 14 rozdział i 20 wiersz, bo choćby byli w nich albo wśród was Noe, Daniel i Job, jaką żywy mówi Pan, wszechmocny Pan, nie wyratowaliby synów ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje własne dusze. Naród izraelski bardzo się chlubił tym, że pochodzi z rodu Abrahama. Wiele razy Jezusowi przypominali, my jesteśmy synami Abrahama. Ale wszechmogący Pan mówi, że nie pomoże przywoływanie, czy nawet pokrewieństwo fizyczne z kimś wierzącym.
oni sami będą wybawieni dla swojego życia. Podobieństwo to wykazuje niebezpieczeństwa dokonywania powierzchownego dzieła, powierzchownej wiary, powierzchownej nadziei. Wielu wyznaje, że są chrześcijanami i przez jakiś czas ich połowiczność nie zostaje dostrzeżona. Wszyscy znajdują się razem na nabożeństwie, wszystko jest w porządku, ale tak jak w przypowieści, tak będzie i w Kościele. Przyszedł czas oczekiwania, wiara została poddana próbie. A kiedy zabrzmi okrzyk, oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie, okaże się, że nie wszyscy będą gotowi. Niektórych brak będzie oleju w naczyniach i lampach. Nie posiadają Ducha Świętego. Nie posiadają doświadczenia z Bogiem. Wydawało się, że jest wszystko w porządku. I tu chcę posłużyć się cytatem z książki Przypowieści Chrystusa na 266 stronie. Jest bardzo ważne słowo. Nic nam nie da znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego. Teoria prawdy pozbawiona ducha nie ożywi duszy, nie uświęci serca. Można znać przykazania i obietnice, ale prawda sama nie zmieni charakteru. Bez światła Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie odróżnić błędu od prawdy i ulega mistrzowskim pokusom szatana. Można znać prawdę i można znać przykazania. Są ludzie, którzy na każdą rzecz mają odpowiedź z Pisma Świętego. Znają prawdę, ale ta znajomość prawdy bez wpływu na ich codzienne życie nie będzie miała znaczenia. Do Jezusa Chrystusa przyszedł Nikodem, nauczony w piśmie, mający wszystkie dyplomy potrzebne do tego, żeby zajmować miejsce w Radzie Najwyższej. A Jezus Chrystus do niego mówi, ty się musisz na nowo narodzić. I tu jest powiedziane, że nic nam nie da znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego. Teoria prawdy pozbawiona ducha nie ożywi duszy. Jest to tylko teoria. Nie tak dawno, chyba w ubiegłym kwartale, mówiliśmy, jaka jest różnica między wiedzą a mądrością. A często nieraz ludzie człowieka posiadającego wiedzę nazywają mądrym, a nie zawsze tak jest. Wiedza to bardzo dużo tej materii, którą nazywa się wiedza, ktoś posiada, ale mądrość to była też pokazana przez cały kwartał w przypowieściach Salomona. I tak tutaj wygląda. Znać prawdę, a żyć tą prawdą, a wierzyć w niej. Pan Jezus, wiele razy wspominaliśmy, Pan Jezus mówi, gdy przyjdę i znajdę wiarę na ziemi. Ale prawda sama nie zmieni charakteru. Bez światła Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie odróżnić błędu od prawdy i ulega mistrzowskim pokusom szatana.
I dlatego dzisiaj największy atak, jaki jest z różnych stron kierowany, to jest przeciwko Duchowi Świętemu. Którego brak albo niewłaściwe zrozumienie pomaga temu, byśmy ulegali mistrzowskim pokusom szatana. To niezwykle ważne sformułowanie. Szatan jest mistrzem w kuszeniu. Szatan wie, kiedy, do kogo, w jakiej sprawie przyjść. Piotr to doświadczył w swoim życiu i później w liście do chrześcijan powiedział, że on chodzi jako lew ryczący, myślę o szatanie, szukając kogo by pożreć. A w stosunku do Joba powiedział Panu Bogu, tyś go tak ogrodził, że ja nie mam możliwości tam włożenia ręki. Ale gdybyś poluzował troszeczkę i on jako ten, którego Piotr nazwał lwem, chodzi dookoła i szuka, gdzie poluzowała się ochrona Boża. Gdzie poszliśmy w kierunku swoich dróg, albo swoimi drogami. I on tam atakuje, i nie wszystkich jednakowo. Na czym budujemy naszą wiarę? Podobieństwo to powinno pobudzić każdego Adwentystę Dnia Siódmego do refleksji. Jakub w pierwszym rozdziale i w 22 wierszu apeluje: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. To mówi do tych, którzy mają słowo. Czyli mają lampę, słuchają słowa, są chętni słuchać słowa, ale oszukują samych siebie, i kiedy nie są wykonawcami tego słowa. To jest to, co Pan Jezus powiedział do tych ludzi, którzy mówią: Panie, Panie, ale czynią to, co oni sami uważają za słuszne. Nie są wykonawcami słowa. Nie idą tą drogą, którą Słowo Boże im wskazuje. Czy jesteśmy wykonawcami słowa? Czy budujemy na opoce? Albo, jak mówi apostoł Piotr w drugim liście, w pierwszym rozdziale i wierszu dziesiątym, dlatego, bracia, tym bardziej dołóż się starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Apostoł Paweł w innym miejscu, myśmy to tu na tym miejscu czytali, mówi: jak przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak Nim chodźcie, będąc ukorzenieni, ugruntowani na Nim. A później tam w tym 8 wierszu w liście do Filipian mówi, że szatan różnymi podstępami, filozofią będzie starał się zachwiać wiarę. Dlatego, bracia, tym bardziej się starajcie, aby swoje powołanie i wybranie umacniać. Bo jeżeli to czynić będziecie, to nigdy się nie potkniecie. Czy w czasach próby umacniamy nasze powołanie i wybranie? Kogo słuchamy? Komu dajemy posłuch? Apostoł Paweł mówi też, to czytaliśmy wiele razy w liście do, w drugim liście do Koryntian, 13 rozdział i wiersz 5. Poddajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczcie samych siebie, czy nie wiecie o sobie, że Chrystus w was mieszka. Te dwa niezwykle ważne rzeczy, nad którymi powinniśmy się znaleźć czas, by się nad tym zastanowić. Jak wygląda moja wiara? Wiara jest pewnością.
to jest, ja wierzę, czy jestem pewny, mam zaufanie i czy Jezus Chrystus mieszka w nas. Wszystkie 10 panien robiły wrażenie gotowych. Były odpowiednio ubrane, miały lampy, wszystko było w porządku. Jednak próba, która przyszła na nich, pokazała, że 5 spośród nich było nieprzygotowanych. Nikt się tego nie spodziewa. Na pewno te drugie panny ze zdziwieniem patrzą, dlaczego im czegoś brakuje. Prawdziwie nawrócona dusza nienawidzi grzechu, nie ulega samozadowoleniu, poleganiu na sobie, nie pozbawia czci Chrystusa przez fałszywe przedstawienie Go w swoim charakterze. Pierwszym krokiem do nieba jest przeświadczenie o grzechu, drugim pokuta i posłuszeństwo prawdzie. Prawdziwa pobożność nigdy nie wywyższa własnego ja. I tutaj chcę przeczytać z drugiego tomu świadectw, strona 355. Kiedy Chrystus przyjdzie, nie oczyści nas już z naszych grzechów. Nie usunie wad z naszych charakterów. Nie uleczy naszych słabości i złych skłonności. Dzieło to musi być dokonane i ukończone wcześniej. Kiedy Pan przyjdzie, ci, którzy zachowali swoje ciało i umysły w świętości i uczciwości, którzy poddawali się codziennemu procesowi uświęcenia, otrzymają wówczas pieczęć nieśmiertelności. Te dwa słowa, wiele razy na nie zwracałem uwagę. Usprawiedliwienie to jest wtedy, kiedy w świetle Słowa Bożego widzimy siebie grzesznymi, przychodzimy do Jezusa Chrystusa, wyznajemy Mu nasze grzechy, Jezus Chrystus mówi, że jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nasze grzechy, krew Jezusa Chrystusa oczyści go od wszelkiego złego, wszelkiego grzechu. I zaczyna się uświęcenie. Czyli tak jak gdyby chodzenie albo kroczenie coraz wyżej, aż do celu, jaki przez Boga został wystawiony każdemu z nas. I to tak każdy troszeczkę wyżej. O Enochu czytamy, że chodził z Bogiem i później go nie było, bo szatan go zabrał. Przepraszam, bo Pan go zabrał. A on żył w świecie, który był przeznaczony do zagłady. Ale codziennie z Bogiem troszeczkę dalej. Codziennie dalej, codziennie wyżej. Świat zostawał coraz niżej, a on piął się do góry, a tego uświęcenia dokonuje Duch Święty. I tu jest to słowo, jeżeli pozwolimy, którzy poddawali się codziennemu procesowi uświęcenia, otrzymają wówczas pieczęć nieśmiertelności. Duch Święty działa na nasze serca, na nasze umysły. Nieraz nas strofuje, jeżeli widzi coś niewłaściwego. A czy my to słuchamy, czy my chcemy to przyjąć, to decyduje o tym, czy pozwalamy Duchowi Świętemu na uświęcenie naszych serc, aby były gotowe do powitania Jezusa Chrystusa. W liście do Filipian, 3 rozdziale, wiersze 20 i 21, apostoł Paweł mówi, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. A więc oczekujemy Pana.
Jesteśmy tymi panami, którzy oczekują na przyjście oblubieńca. I teraz co dalej? Który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A więc gdy Pan Jezus przyjdzie, to On przemieni nasze ciała, a nasz charakter Duch Święty przemienia zanim to nastąpi. I gdy czytamy, gdy Jezus Chrystus przyjdzie, to ci, którzy byli śmiertelni, nieskazitelni, przeobleczą nieśmiertelność i nieskazitelność, zostaną przemienieni, ale ich charaktery miały być przemienione, zmienione wcześniej jako dzieło Ducha Świętego w ich życiu. Drugi cytat. Kiedy Chrystus przyjdzie, nasze nędzne ciała zostaną przemienione na podobieństwo Jego chwalebnego ciała, to co czytaliśmy wcześniej. Jednak nikczemny charakter nie zostanie wtedy uświęcony. Przemiana charakteru musi nastąpić wcześniej, zanim się to stanie. Czyli zanim się stanie przemiana naszego ciała. Musimy mieć czystą i świętą naturę. Musimy mieć usposobienie Jezusa Chrystusa, aby mógł On cieszyć się widokiem swojego obrazu odzwierciedlanego w naszych charakterach, w naszych duszach. Czyli, że Jezus chce siebie widzieć odkupionym ludzi. I ten obraz Jezusa Chrystusa, często czytamy, na obraz Boży, to przemienienie następuje przez Ducha Świętego, który działa wtedy, kiedy jeszcze Jezus Chrystus nie przyszedł. Ale kim są głupie panny, o których tu Pismo Święte mówi? W książce Przypowieści Chrystusa czytamy, że ludzie, których obrazem są bezmyślne panny, to nie obłudnicy. Oni cenią prawdę. Opowiedzieli się za tą prawdą. Ich uwagę przyciągają wierzący i idą za nimi. Ale jednego im brak. Nie pozwolili Duchowi Świętemu pracować nad sobą. Nie padli na kamień, na Jezusa Chrystusa, nie roztrzaskali się o Niego, nie roztrzaskali o Niego swej starej natury. Ich nabożeństwo sprowadza się do czystej formy. I tutaj Księga Ezechiela, rozdział 33 i wiersz 33 rozdział i 31 wiersz. I przychodzą do ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. Te panny, czy ci oczekujący, których Pan Jezus nazywał głupimi, to nie są jacyś ludzie gdzieś tam z marginesu. To są ludzie, którzy siadają, przytakują, którzy przychodzą, ale tu, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków, bo kłamstwa są na ich ustach. Czyli ich charakter nie został zmieniony, nie pozwolili Duchowi Świętemu usunąć z ich charakterów to, co będzie im przeszkadzało w powitaniu Jezusa Chrystusa, popatrzeniu Mu w twarz.
Jezus Chrystus w nich nie widział swojego obrazu. Apostoł Paweł uczy, dalej cytat, że takimi będą ludzie przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, od 1 do 5 wiersza, tam jest mowa o czasach końcowych. I tam jest powiedziane, że te czasy będą bardzo trudne, albowiem będą ludzie. I 5 wiersz mówi, że to są ci, którzy zachowują pozór pobożności. Czyli wydaje się na zewnątrz, patrząc na nich, że to są ludzie pobożni. I tak jak czytaliśmy, oni przychodzą na zgromadzenie. Oni przytakują, im się to podoba, to jest wszystko dobre, ale nie pozwolili usunąć z siebie to, co jest największą przeszkodą. Tak się zżyli z tym i stało się to ich drugą naturą. I to jest niebezpieczeństwo. Ci, którzy posiadają prawdziwą wiarę Chrystusa, ukazują tę świętość życia, charakteru i posłuszeństwa prawu Bożemu. Rozumieją, że charakter chrześcijanina powinien reprezentować charakter Jezusa Chrystusa. I wiele razy i w Piśmie Świętym Pan Jezus ostrzega przed takim stanem. Duch proroctwa także, że przynależność do czegoś nie gwarantuje zbawienia. Jezus gwarantuje zbawienie i podobieństwo do Niego. Pan Jezus do współczesnych wierzących na Górze Błogosławieństw powiedział: tak, niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi. Wy jesteście światłością świata. Nie powiedział: wy bądźcie światłością, ale wy jesteście. Jak wygląda nasza światłość? Jak wygląda nasze życie przed ludźmi? Za kogo? Pan Jezus mówi: za kogo mnie ludzie uważają? Czy tylko za kogoś, który inaczej wierzy? Czy jeszcze coś innego? Udzielona została im oliwa łaski, która utrzymuje nigdy nie gasnące światło. Duch Święty mieszka w ich sercu. Posiadają oni znajomość Słowa Bożego. I wiedzą, że bezpieczni są tylko wtedy, gdy ich dłonie umieszczone są w dłoni Jezusa Chrystusa i mocno się tych dłoni trzyma. I tu właśnie chciałem ten cytat cały przeczytać. Gdzie jest powiedziane w manuskrypcie: dojdziemy do przekonania, że będziemy musieli wypuścić z naszej dłoni wszystkie inne ręce oprócz ręki Jezusa Chrystusa. Przyjaciele okażą się zdradliwi i zawiodą nas. Krewni zwiedzeni przez wroga będą przekonani, że służą Bogu, sprzeciwiając się nam i czyniąc wszystkie wysiłki, aby sprowadzić na nas trudności w nadziei, że zaprzemy się swej wiary. Pośród ciemności i niebezpieczeństwa możemy jednak z ufnością powierzyć swą dłoń dłoni Jezusa Chrystusa. Dojdziemy do przekonania. Im wcześniej dojdziemy do takiego przekonania, tym dla nas jest lepiej. Tym bardziej będziemy odzwierciedlać charakter Jezusa Chrystusa. Tym bardziej Duch Święty będzie mógł dokonywać tego, co jest niezbędne dla tych, którzy mają wejść z oblubieńcem na wesele. Wracając do
tej przypowieści, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, wiersz 10, a szczególnie druga część tego wiersza. I te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Ta druga grupa panien skorzystała w tej przypowieści z podpowiedzi tych mądrych i poszła, by nabyć brakującego oleju. Ale gdy przyszli, zostały zamknięte drzwi. Oblubieniec z tymi, którzy byli gotowi, wszedł na wesele. Zbliża się północ świata. Tam czytamy, że o północy przyszedł Jezus Chrystus. Duchowa ciemność jest tak gęsta jak otchłań. Ona ogarnia ziemię. Coraz bardziej ogarnia ziemię. Jezus przyjdzie wkrótce. Nie tak dawno czytaliśmy, że Pan nie odwleka z przyjściem swoim, ale używa cierpliwości przeciwko nam, aby nikt nie zginął, ale aby wszyscy udali się do pokuty. Przyjdzie nagle, niespodziewanie, szybko. Czy jesteśmy przygotowani? Czy świecą nasze lampy? Co z oliwą w naszych naczyniach? Gdyby dzisiaj miał nastąpić ten podział, po której stronie znaleźlibyśmy się? Czy po stronie tych przygotowanych, czy po tej stronie tych, którym będzie coś brakowało? To jest najważniejsze pytanie, jakie powinien sobie zadać każdy adwentysta Dnia Siódmego. I to coraz mocniej im widzimy, że czas naprawdę się przybliża. Powinna sobie zadać każda rodzina, każdy zbór i Kościół jako całość, jako Kościół ostatków. Oby wiekuisty Bóg w swojej nieskończonej litości i łaskawości obudził każdego z nas i podniósł dzisiaj nas wszystkich do właściwego poziomu duchowego. Abyśmy stanowili te mądre panny, które posiadały w swoich naczyniach wystarczającą ilość oleju. Ich charaktery zostały przez Ducha Świętego zmienione. Były gotowe, aby wejść z oblubieńcem na wesele. I niech tak stanie się w życiu każdego z nas. Amen. Amen.